Szanowni mieszkańcy, 23 dnia kwietnia obchodzimy święto naszego patrona, patrona naszego miasta, świętego Wojciecha. Został on ustanowiony patronem na mocy decyzji Rady Miejskiej w Wisbarku z 1997 roku. Rok później, 23 kwietnia 1998 roku, został oficjalnie proklamowany patronem Wisbarka. Jest także patronem naszej parafii, naszej najstarszej parafii w mieście pod wezwaniem świętego Wojciecha i jednym z trzech głównych patronów naszego kraju. Od 6 lat obchodzimy w sposób huczny to święto, przypominamy sobie historię, staramy się upamiętnić naszego patrona. Niestety w tym roku nie mogę zaprosić Państwa czy to na koncerty chóru, czy na koncert gospel, czy inne uroczyste obchody. Natomiast mam nadzieję, że w tym trudnym dla nas wszystkich roku święty Wojciech przyniesie nam łaskę zdrowia dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Lidzbark. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Znajdujemy się w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha w Lidzbarku. Ksiądz Jakub Maciejko. Ksiądz Stanisław Grzywacz. Z nami jest ksiądz prezydent, ksiądz kanonik Marian Kruszona, który z powodu zdrowia dzisiaj nie może być z nami. Pracujemy w tej parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha. My jesteśmy wdzięczni świętemu Wojciechowi, który wyprasza nam potrzebne łaski u Pana Boga. Jest takim wielkim orędownikiem, patronem naszego kościoła, naszej parafii i naszego miasta. Patron też naszej ojczyzny. Święty Wojciech pochodził z Czech. Urodził się w roku 956. Po studiach w Moguncji przyjął święcenia kapłańskie. W roku 982-3 został mianowany biskupem Pragi. Starał się, jak był to drugi biskup Pragi po biskupie świętej pamięci Dytmarze. Starał się w swojej diecezji, troszczył się o tych, całą swoją diecezję. Zajmował się wykupywaniem niewolników, tych chrześcijańskich niewolników, którzy byli sprzedawani do krajów muzułmańskich. Starał się, aby jego diecezji, w jego narodzie była zachowana święta Ewangelia. Ale po kilku latach pracy pasterskiej w swojej diecezji stwierdził, że jego praca nie przynosi oczekiwanych skutków. Dlatego udaje się do Rzymu, tam wstępuje do zakonu benedyktynów w Rzymie, do zakonu benedyktynów na Monte Cassino. Ale po kilku latach, kiedy umiera, jego biskup pomocniczy w Pradze powraca do Pragi. Tutaj znowu na kilka lat, na skutek waśni rodowych, na skutek tego zdarzenia, które tam zaistniało, bo pewną kobietę z możnowładców pochwycona na cudzołóstwie, ona się schroniła w kościele świętego Jerzego obok klasztoru benedyktynek. Te kobiety jednak się patrzę zamordowali. Święty Wojciech rzucił na nich klątwę, ale jak już spokrewnieni z tą kobietą, wymordowali całą rodzinę w Libicach, całą rodzinę świętego Wojciecha. Znowu wtedy opuszcza diecezję, udaje się do Rzymu, wstępuje do zakonu benedyktynów, ale Ojciec Święty Jan XV poleca mu, żeby powrócił jednak do Pragi na swoje biskupstwo. On nie bardzo chce i wtedy Ojciec Święty zgadza się, aby powrócił do Polski. Rozpoczął misję nawracania pogan, troszeczkę najpierw na Węgrzech, a potem głosił Ewangelię w Polsce, dociera do Gdańska, do Prus Wschodnich. Jest rok 997. Po kilku miesiącach jego pracy tutaj wśród Prusaków ponosi śmierć męczeńską 23 kwietnia roku 997.
miejscowości Święty Wojciech na wschód od Elbląga. Już 2 lata później na prośbę przyjaciela świętego Wojciecha, króla Bolesława Chrobrego, Ojciec Święty, wtedy już jest Sylwester II, wynosi Wojciecha do chwały świętych. Zostaje ogłoszony świętym. Król Bolesław Chrobry wykupuje ciało świętego Wojciecha, płaci za niego złotem, taką ilość złota, ile ważyło jego ciało. I to ciało zostaje przeniesione do Gniezna, gdzie w roku 1000 powstaje pierwsza metropolia w Polsce. Gnieźnieńska metropolia, w którą są włączone biskupstwa we Wrocławiu, w Kołobrzegu i w Poznaniu. W pierwszej połowie XIV wieku w naszym mieście, w Lidzbarku, zostały zbudowane 2 kościoły. Na początku XIV wieku pierwszy kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ulicy Górka, tam gdzie obecnie znajduje się Grota Matki Bożej. To był murowany kościół, to był kościół parafialny. I drugi kościół tutaj na terenie Zamku Krzyżackiego, w tym miejscu, w którym jesteśmy, kościół drewniany pod wezwaniem świętego Wojciecha. Ten kościół w roku 1606 został też kościołem parafialnym, a kościół była jakby taka zamiana, kościół Wniebowzięcia kościołem filialnym. W 1746 roku w mieście wybuchł pożar, spłonęła część miasta i spłonął drewniany kościół świętego Wojciecha. I wtedy mieszkańcy miasta tak bardzo się zmobilizowali, w ciągu 6 lat pobudowali tę świątynię murowaną, w której dzisiaj jesteśmy. Została ona oddana do użytku, poświęcona, konsekrowana w roku 1752. A więc za rok nasza świątynia będzie, w tym roku ma 269 urodziny, za rok tak bardziej okrągłe 270 urodziny. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przetrwał do roku 1850. Na skutek działań wojennych, przemarszu wojsk napoleońskich był bardzo splądrowany, zniszczony, został rozebrany. Dzisiaj świątynia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ta druga nowa, istniejąc parafia, która będzie w tym roku obchodziła 30-lecie swojego istnienia 1 września, jest kontynuacją, spadkobierczynią tego pierwszego kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Więc dzisiaj w Lidzbarku istnieją 2 świątynie, 2 parafie, kościół świętego Wojciecha i kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W ołtarzu głównym widzimy postać świętego Wojciecha, naszego patrona. U jego stóp znajdują się relikwie świętego Wojciecha. Te relikwie zostały sprowadzone z Włoch. To były wcześniej relikwie, ale tak do końca nie wiadomo, czy były autentyczne. Te za staraniem księdza biskupa Andrzeja Suskiego i staraniem księdza Wojciecha Niedźwieckiego, sekretarza księdza biskupa, kapłana pochodzącego z naszego miasta, z naszej parafii, zostały sprowadzone z Włoch i uroczyście wprowadzone do naszego kościoła w uroczystość odpustową 23 kwietnia 2004 roku. Ale jeszcze wcześniej święty Wojciech jako patron naszego kościoła został ogłoszony patronem całego naszego miasta. Taką decyzję podjęła Rada naszego miasta w Lidzbarku 22 września roku 1997. A uroczysta właśnie ta proklamacja, ogłoszenie świętego Wojciecha naszym patronem miało miejsce troszeczkę później, pół roku później, w uroczystość odpustową świętego Wojciecha 23 kwietnia roku 1998. Cieszymy się, że właśnie też patron naszego kościoła, naszej parafii jest patronem całego miasta.